Siemano, dzisiaj jestem z moją kotką Martą i powiem wam, że dzisiejszy odcinek będzie taki specjalny, ponieważ za chwilę sami zobaczycie, ale mogę wam powiedzieć, że myślę, że wam się spodoba i zapraszam w takim razie do oglądania. Swoim znajomym, ponieważ już za chwilę rozpoczniemy spotkanie z wyjątkowymi gośćmi. Wiecie doskonale, kto dziś przybędzie do Silesii, prawda? Na kogo czekacie? O rany, widzę, że każdy ma tu swojego faworyta, ale dobra, ja wam przypomnę w takim razie. Wydarzenie Silesia Snap, a my spotkamy się z Marcinem Dubielem, Adamem Zdrójkowskim, Igorem Ignacym oraz Ma Fashion. Właśnie nie chwalić się tym wszystkim, jakby co mam, albo czego nie mam, albo ogólnie gadać na temat chociażby pieniędzy, żeby później właśnie nie przyzwyczajać się do tego, że każdemu mogę powiedzieć ile. Pozdrawiam wszystkich widzów Jakubika i jego kanał i wszystko, lajkujcie, subskrybujcie i ten, i cześć. Ninja. Karate Kid się naglądałam za dużo, a potem chciałam być aktorką i mama miała problem, bo nie wiedziała, ale którą aktorką? Ja mówię aktorką, myślałam, że to nie wiem, może mogę być jedną osobą. Nie wiedziała, za kogo mnie przebrać i gdzieś tam od czasu do czasu są we mnie gdzieś tam jakieś takie potrzeby, pokłady, właśnie takie myśli, że może gdzieś kiedyś coś. Dubbingowałam w bajce i to mi się strasznie podobało. Chyba nawet za kulisami tutaj ci mówiłam. Rewelacyjna sprawa, bardzo ciężka, to nie są łatwe rzeczy. Dużo wymagają pod względem, nie wiem, trzeba naśladować głos, trzeba pamiętać tekst. Pozdrawiam kanał Jakubik. Nawet już to powoli robię. Znaczy, dostałem ostatnio taką pierwszą propozycję, żeby wyprodukować własną reklamę do takiej dużej korporacji. A poza tym robię jeszcze sobie krótkometrażowe filmy. Siemanko widzowie Jakubika, z tej strony Ignaś. Widzimy się właśnie w Katowicach i pozdrawiam wszystkich widzów. Drugi dzień z Silesii. Pojawia się mnóstwo fanów, no i trzeba będzie co nieco opowiedzieć. Jak ty się odnajdujesz w tej sytuacji? No nie ukrywam, z początku było ciężko, nie mogłem się odnaleźć, dość mocno się wstydziłem, ale z biegiem czasu im więcej było wyjść, tym było łatwiej i z nieśmiałego chłopaka stałem się bardziej odważniejszą osobą i właśnie w takich miejscach, w takich sytuacjach jest dużo łatwiej mówić do tak dużego grona ludzi. Pozdrawiam Jakubika. Jakubik, który jest nawet trochę podobny do mnie, ma też kanał na YouTubie i pozdrawiam go, bo stoi obok, więc pozdrawiam go tutaj, nie?